Piennik Tym, jestem Wiśnia, zapraszam na przygody z nadwody. Dzisiaj zawody, druga edycja Pstrąg Chełma. Chełmski klub organizuje. Widzicie, już jest po losowaniu. Zapraszam. Piennik Tym wita niekwestionowego lidera. Dzień dobry. Taktyka na dzisiejsze zawody przy tej pogodzie. Tajemnica. Powiadam. Nie mogę. Po zawodach powiem, jaka było. Na co już przekonam? Ja spinning biorę. Ja też. U nas na naszym portalu główna tajemnica jest ukryta. Jak dobrze się wczytasz, to znajdziesz. Pole kolorowe? Kurwa, to zapomniałem, to już jest. Nie obecnie, nie obecnie. Dobrze, wspieramy. Momencie. Dawaj. Ja mam ważniejszą sprawę. Może skończyć. Co 7 to 7, jak będzie jedynka, to będzie na 7, to są tak, to może ja odchodzę, drugi puchar skrągowy WKSP. Zasada rozgrywania zawodów jest podobna, chociaż zmieniona troszeczkę. Podzieliliśmy na 6, tak jak było, 45 minut, 15 przerwy. Z tym, że zmieniliśmy sposób przechodzenia ze stanowiska. Dzisiaj zawodnik losuje raz numer startowy, powiedzmy numer 2. Do numeru 2 jest przypisane stanowisko. Zaczyna od dwójki i przechodzi co 7 stanowisk do przodu. Na karcie ma napisane dwójka, dziesiątka, osiemnastka i po kolei te stanowiska. Także półtory zbiornika robimy w koło, mniej więcej. Czyli zasada jest prosta, nie każdy ma numer startowy i numer, z którego zaczyna i kolejne stanowiska na kolejną godzinę. Czyli pierwsza tura, druga, trzecia ma napisane numer. Także proponuję zacząć losowanie. No musimy to rozpisać na kartach jeszcze. Jedno losowanie, jeden numer. Jest to numer startowy, numer stanowiska i po kolei będziemy to losować. Wszyscy są Darek. Losujemy zgodnie z kartą startową. Losujemy zgodnie z zapisem. Bawić numerki czarną kartę. Panowie, witam na drugiej edycji Pstrąga, Pucharu Pstrąga, organizowane przez Wędkarski Klub Sportowy Chełm. Ja się nazywam Waldek Kołodziejczyk, jestem prezesem klubu i sędzią głównym zawodów. Sędzią głównym zawodów. Sędzia sektorowi, kolega Piotrek. Gdzie jest Panaś? Jarek tutaj. Jarek, Panaś i Karolek. Będą biegać po zbiorniku, wy będziecie meldować złowioną rybę. Koledzy będą, zresztą tu zaraz Stefan wszystko jeszcze dokładnie wyjaśni, jeżeli będą jakieś nieścisłości. Ja będę obsługiwał tutaj chyba około 5-6 stanowisk. Bardzo proszę tylko, z uwagi na mój wiek,
i zdrowie. Nie łowisz tu zbyt dużo ryb i nie ganiasz mnie ze specjalnie, żebym się nie połamał. Mokro, niebezpiecznie. Przystępujemy wobec tego do losowania. Szczegóły, ja myślę, ponieważ jest to nowa formuła jakby. Ja jeszcze tak specjalnie nie znam, później się zapoznam. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, bardzo proszę do Stefana, on bardzo szybko dokładnie wyjaśni. Zawody rozgrywamy na żywej rybie. Przydęty bezzadziorowe, bez obciążeń przednich. Czy ani trok, ani spirulina, ani jakieś obciążenia przednie nie wchodzą w rachubę. Łowimy na przynęty twarde, przynęty pstrągowe. I zasada jest taka, złowioną rybę trzymamy w podbieraku. W podbieraku do chwili, gdy sędzia nam zaliczy tą rybę. Złowimy rybę w podbieraku, ryba, krzyczymy sędzia, sędzia podchodzi, podaje nam karteczkę z kolorem danej tury, zapisuje sobie w rejestrze i rybę wypuszczamy. Bez dotykania, bez macania, bez mierzenia. Ryba to jest punkt. Liczy się ilość punktów w danym sektorze, wygrywa największa liczba sektory, sektory są liczone na koniec. Wygrywa, tak jak było 6 tur zawodów, nie? To jest dosyć prosta formuła, logiczna. Czy ktoś ma pytania? Odnośnie organizacji? Wszystko jasne? Dobra, zapraszam do losowania po kolei. Każdy z zawodników losuje 2 razy, bo jeszcze mamy nagrodę pocieszenia na początek, od razu. Czyli ryby nie po kolei. Wtedy będzie wiadomo, który zestaw. Tu zapisuje, że każdy sędzia dostaje. Numery startowe oznajmy, że... Nie. Spinning team. Myślę, że będzie robił. Puściłem do 15 kg w stronga, na 20 do trójce. I Janusz wylosował 20. Tak? Tak. Za jeden punkt taki wzrok. Za jeden punkt taki Wiesz, że to kurwa, to co nosiłeś to miejsce na koniec zawodu. Nie pociągnę. Który? 16. Dopłaci. Tam gdzie były 4 to była 17, a obok 16. Tak, tu jedno miałem, tu jedno miałem. A masz? Tak, ładny fajnie. Ale szczupak ładny. Adam, tu jedno. Tylko bestia popłynęła. Szczupak? Samody jest oczywiście. Tak, i szczupak bali. Nie, dobre mam na rzece. Się będą ucięły, pewnie. Gubisz, który jest ciekawy, czy poszły takie? A czemu to masz krzywe gubić? Bo ja piję dużo soku z gumijami. No i pokazał, co wiedział. Prezent. Pisowe. No i mój numer 19.
według taktyki rozpisane, jak chodzimy. 12. Na walizce nie, zostałeś? Musimy gadać do kamery. No, powiedziałem, kurwa, która kamera mnie bierze? Która, nie, która ta? Gadżet. Także jesteśmy nagrywani, przykro mi. Dobra. I z tym na jutro. Z tym na jutro. Tylko my jutro mówimy, nikt już nie może. Spienik tym rządzi. Ja też mam. Ja też mam. Za rok będziemy tutaj więcej. Tak. Tak jest. Dobra. No i dobra, graty dalej. Kować. Zakładaj te wahadłówki. Masz aparat. O, tutaj on będzie git. Nie? W stronę. Ze słońcem. To jest. Panie, co pan tu... Chciałem się do teamu zapisać, już mu mówiłem, jaka składka. Jest? Tak? Jest. Dobra. Bo z Feniksem mam zdjęcie, chyba pierwszy w historii. Niepołamany. Próbować się nie łamił. Siema, druga tura, co minutę startujemy. Zobaczymy teraz, pierwsza tura, wyszedłem top, tip top, na zero. Gatura, znowu udana, na zero. Dobra. Dobra. Co połowiłeś dzisiaj? Panie reżyserze. Panie reżyserze, ja tylko słabko pociągnę. Weź mi nalej. Same fusy. Weź mi nalej, bo ja muszę przynęty schować. Mów Seba, no, no pokaż. Tak, no, no. Dzisiaj było na Woblera. Dominator. Aczkolwiek pierwsza ryba na świeżość sprowadzone wczoraj wahadłóweczki. Pani Eli. Taki cukiereczek była ryba. Tutaj założyłem za grube groty, odbijały mi się takie ryby. Takie grube jak ty, dlatego. Tutaj na Ela też były branie, ale nie wyjąłem żadnej. Ta, mimo że też Ela, ale nic. Tutaj było ryba. Tutaj nic nie było. Tak. I jeszcze był skuteczny woblerek. Ile Seba? Nie wiem, czy mogę. Tego nie pokazuj. Jedno. Seba, sobie tego woblera nie pokazuj. Tego nie pokazuj? Nie. To pokażę. Tutaj był skuteczny taki woblerek. A ten. A ten. Stary, właśnie. O, taki cudo. Fioletowo-białe. I jeszcze jeden był fajny. O, ten. O, wczoraj kupiony. Miałem nosa, dajwa, mogę zdradzić. Dobra, a kto robi te woblerki, co na nich pisze? Co? Czekaj, zobaczę, pamiętam coś, no. Kobi. Kobi. Kto robi? Kobi. Kobi. Dwie rybki miałem na tym. Obi-Wan Kenobi. Taki fajny wobek. Od kogo go masz? Możesz to jeszcze powiedzieć? Mogę powiedzieć, że na targach kupiony. Gumki nieskuteczne dzisiaj. Nie? A czemu kazałeś mi żabko rzucać pierwsze dwie godziny? Nowość Janusza. Nowość Janusza Widła, gumka nieskuteczna. Jaskółki.
nieskuteczny. A ja nawbijałem jedną jaskółeczkę, rozprostowało mi. Bubr, nieskuteczny. Bubr? Bubr. Dwa tygodnie temu się spisał, dzisiaj nic. Także gumki. Lipa. I jedna tura, sześć rybek. I? I sześć rybek na koniec. I tyle. Także Paweł. To ja na odwrót. Powiadaj. Dzisiaj tylko i wyłącznie wahadła. Poproszę. Proszę bardzo. A ty? Piotr Lipiec. Miedzianka. Ciemna. Ciemna. Puszczana w opadzie. Tyle. Tylko to przedmiot było dzisiaj skuteczne. Ale tak, ty powiem ci, myślałem, że... Przeważnie wahadło? Tylko wahadło dzisiaj. Nic więcej. No i parę razy na woblera, ale to niestety z powodu złych kotwic. Za miękkich. Starciłem trzy ryby. Żyłka czy plecionka? Tylko żyłka. Tylko żyłka. Żyłka 18. Tyle. Ile rybek? Dwie ryby w dwóch turach zaliczone. Spoko. Następny z teamu. Właśnie parę strzał. Jedna, ulubiona. Jedna waha do pierwszego to jest tak spod nóg. Strzał od razu, ale myślałem, że szczupły. Własnoręcznie robiłeś? Nie. Myślałem. Malowane bubeczka przeze mnie. Ona to jeszcze ujął. Ty nie mówisz, że też od niego grałeś gumki. No mam. Własne bublerki. Tutaj nie udały się dzisiaj skuteczne. Za duży wiatr, są dosyć lekkie. Ale pierwszą turę żeś pięknie zrobił. Ja jak wykonane z lipy. I tyle. Miałem tu rybę, to gardło. Jedna sztuka, jedno wyjście. W której turze? Pierwszy ryba? Tak. Tam, to ładne. Dzięki. No to co z tego? Na początku mi odprowadzały trzy pstrągi i wahadłówkę, wiesz? No ja właśnie na idą za nią i nic. I odprowadza, i odprowadza. Co się dzieje, wiesz? Dawaj bublerka. I od razu, proszę. Wiesz, co to dzisiaj? Już, już! Najpierw wrażenia! Dwie rybki, ostatnia, przedostatnia tura, złapałem na pryciągę. Nie było spadów? Nie było spadów, jedno branie miałem, ale się hak rozpiął mi na główce. Miałem taką małą na ciągu haczyków. Przyciąłem dwa ruchy i wyprostowało haczyk. To trzeba chyba jednak porządniejsze kosić. Jeszcze raz pokaż pręta? Super, dzięki. No i tyle, w ostatniej minucie trzeciej, piątej i szóstej. Dobra, dzięki. Stasiu, opowiadaj, ile rybek? Poza kamerą ci powiem. Ile, Misiek? Dwa. Ile zapłaciłeś za trzy? To ja tam mi trzeba jedną rzecz przyczepić. I ty tatia była. Po stu nie chodziły. Jeden, trzy, jeden, no dura, sześć. Nikt tu czarny jest. Ale to się zapowiadało, nie? Dobra. Czekaj, ale sam nabrób, tak? Nie, na to żeśmy kupili folię. Powycinał nam za darmo. Tylko koszulka. To próby robi, nie? Dobra, dobra. Zapraszam do siebie. Ej, alo! Co chwilę zamawiamy? Bluzy teraz będziemy zamawiać, czapki. Koledzy, zakończyliśmy drugą edycję Pucharu Pstrąga na Gnianckach Chorodyskich. Chemskiego okręgu organizowanego przez Żabkarski Klub Sportowy Chełm. Pozwolę sobie zacząć od meldunku wyników zawodów, że tak powiem, od końca. Miejsce. Nie wszystkie od końca, bo nie będę będą odczuć, ale od dziewiątego. Matuszak Adaś. Adasiu, bardzo serdecznie tobie gratulujemy. Gdzie jesteś? Tam jest. Ja tam. Bardzo ci serdecznie gratulujemy. W dwóch turach były ryby. Super. Proszę, proszę. Następny puchar o jedno co najmniej dwa miejsca do przodu. Proszę tutaj. Miejsce ósme. Dariusz Zgnilec. Zapraszamy. Poprawka w stosunku do ubiegłego sezonu, do poprzednich zawodów. Miejsce siódme. Magdziak Paweł. Brawo! Brawo! Brawo. Także dwie tury zaliczone. Miejsce szóste.
100 lat, 100 lat, niech żyje Kosowski Wojciech do nas. Soleniza i miejsce szóste. Bardzo proszę, dyplomik. Żebyś pamiętał, kolegę swojego sympatycznego, to masz tam jego wizerunek. Otrzymałem zgodę z wąsami. Kolegom do tego. Trochę celulity z tam nadgryz. Z wąsami by lepiej wyglądał, nie? Zawsze może dorysować. Nie? Gratulacje. Miejsce piąte. Koledzy. Marek Łętkowski. Marek Łętkowski. Wicemistrz. Nie tyłem do aparatów, nie tyłem. Prosimy, tak. Dziękujemy bardzo. Gratulacje. Czwarte miejsce. Maraszek Stacho. Stasia. Niespodzianka. No. Niespodzianka. Nie tyłem, choć tu bokiem tak bardzo, żebyśmy wszyscy ciebie tu z przodu widzieli. Lewą wręczą, żeby do zdjęcia. Tak jest, gratulujemy serdecznie. Trzymaj sobie, to już twoje. Miejsce trzecie, dobrze pokazuję. Wiśniewski Krzysztof. Brawo. Rzutem na taśmę. Posadził rzutem. Gratulacje. 25 lipca, pamiętam. Sąsiad. Damy radę, kuźwa. Ty będziesz wygonił tam na pody. Trzecie miejsce. Dziękuję. Miejsce drugie. Paweł Kowalski. Gratulacje. Cześć, Paweł, pokaż. O. Tak ma być. Gratulacje. Nagroda. Dziękuję. Janie. I miejsce pierwsze. Dziękuję. Debiutant. Obróć się! Obróć się! Marcin! Dziękuję. Gratulacje. Za pierwsze miejsce nagroda. Nagroda. To Karek. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzięki. Koło od roweru. Obróżeczkę. Kwintel pszenicy i koło i teraz bardzo proszę do siebie kolegów od 1 do 6, główni. Zapraszam tutaj do zdjęcia. Szósteczka sama najsamsza. To jest niemożliwe. Uciekaj. Uciekaj rami. No i co? Tego wariata? Dziewica. Właśnie zdjęcia są dziś zrobione. Jeszcze wam wszystkim. Dobra i wszyscy razem. Ogólna ilość. Kupanie. Wszyscy, no. Zapraszam. Jeszcze mamy nagrodę losowania jedną. Dobrze. Wylosujmy tą nagrodę. Dobra? Dobrze. Dobrze. Farciarze. Dobrze. A więc farciarze do czapki. Losowanie jako kierowca. A to jest środka, tak? Jako kobieta prosimy, by ten 7 numerek. Tylko nie martwimy. 69. Środka losuje. Mamy numerek 10. A to tydzień temu trzeba było. Nawet coś, co nie udało. Tak. Proszę bardzo. Czuję, nie wiem, Numer 10. Mamy nagrodę od Kongera. On jest w temacie. Tylko tu jest jedna rzecz. Muszę sobie nie, to dobrze wymienić. Nie, ja to zabiorę od razu. Tak, zabierz. Się tam zaraz pobiegnie. Jesteście, jeszcze raz, moment. On się ładuje powoli, ale jechać. Powolutku jechać. Jeszcze raz komórka nie jedzie, spokojnie. Dwa jest, starczy dwa, czy jeszcze z jedną? Jeszcze raz może być, jeszcze raz. Nie, już było dwa razy. Dobra, Stefan, nie marudź, trzeba wybrać. Okej. I zapraszamy na łowienie. Ej, panowie, jeszcze ja słowo. Nie spodziewałem się takiego rozegrania. Marcin, co ty słowo wygrałeś? Jeszcze. Proszę mnie posłuchać. Janu, dziękuję. Jak kurde, ja ciebie doniosę po to, żeby ale dało. Zobacz, krzyczał, że nigdy pucharu nie przyjdzie. Dziękuję sponsorom, dziękuję zawodnikom. Do zobaczenia na odłowach komercyjnych już. Odłowy. Od teraz. Już za dziurki można gwizdek. Gwizdek, panie sędzio, gwizdek. Boczny krok. To krzyku. Działa? Nagrywa się? Pizza
No to kolega z teamu, Krzysztof, gratulujemy trzeciego miejsca. Jak to zrobiłem? Po prostu taktyka. Sebastian mnie po prostu wyprowadził. Wczorajsze zajęcia spowodowały. Tłumaczył mi, wbijał tutaj przynęty, wiązał. Powiem tak, jego pomocą, bo dobrą mi fajną agrafkę, po której już mnie paznokcie bolą przy przypinaniu przynęt. Ale ryby nie spadają. Kazał mi przekładać cały czas 3-5-10 rzutów i zmiana przynęty. No i tak lubiłem, aż znalazłem. Znalazłem goblerka, który leżał dwie ryby. Który leżał pod nogami. Jeżeli będzie taka wasza wola, w drugiej, to będziemy na jesieni starali się zorganizować kolejne zawody. Wszystko zależy od frekwencji. Damy znać się. Gdzie. Tak jest. No dobra. Dwie stare. Do boju. Zaraz ten skraj już tego. Wyczuł go. Nagrywa się, nagrywa. To widział. Kurczę, wiedziałem. Po zawodach. Tak. O, następny uciekam z pod nóg. Co? Następny z pod nóg uciekam. Przydebcz go. Ale będzie kolacja ci mi. Chyba podbierak, nie rączkę. Też podbierak mam. Ładny. Catch and release. Tak, catch and dynia dzisiaj. Seba! Kolacja, kolacja, dawaj na grilla. To co? Jeszcze trzy i jedziemy. Alga jedynka. Paweł. To co, przed nie? Trzy i jedziemy. No popadzie jak... na blachę. Uważaj, Seba.